Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym, ostatnim już odcinku z serii o postanowieniach noworocznych. Trochę się tam ta seria przedłużyła, ale mam nadzieję, że się Wam podobało i skorzystacie z tych moich propozycji. Dzisiejszy, ostatni już temat to nawyki, także zapraszam Was do oglądania. Pierwsza propozycja to stworzenie porannej lub wieczornej rutyny. Taka rutyna to bardzo dobry sposób na takie spokojne rozpoczęcie lub zakończenie naszego dnia. To jest też coś, co nasz mózg już zna, dzięki czemu też nie musi się tak bardzo skupiać na tych wykonywanych przez nas rutynalnych czynnościach. I tak właśnie działają nawyki. W momencie, kiedy coś już jest naszą rutyną, automatycznie też już wchodzi nam w nawyk. I dzięki temu właśnie w momencie, kiedy coś robimy, rutynalnie, nawykowo, nasz mózg ma tą chwilę, ma taki czas na to, żeby się zacząć regenerować, żeby po prostu chwilę odpocząć przed nadchodzącym dniem albo na przykład po całym dniu intensywnej pracy, więc myślę, że taka poranna lub wieczorna rutyna, czyli taki czas dla siebie, będzie dla nas jak najbardziej korzystny. Druga propozycja to przestać się spóźniać. Jeżeli należycie do tej grupy osób, które notorycznie się spóźniają, to być może ten rok będzie tym rokiem, w którym zaczniecie robić coś w kierunku tego, żeby to zmienić. Bo dzięki temu oszczędzicie sobie stresu, ale przede wszystkim też tym osobom, które na Was najczęściej czekają, bo wydaje mi się, że raczej nikt tego nie lubi. I tutaj też warto pomyśleć o szacunku do drugiej osoby i do jej czasu. I być może to też dla tych osób, które właśnie notorycznie się spóźniają, będzie taki dodatkowy motywator do tego, żeby zacząć coś robić w tym kierunku, żeby zacząć to zmieniać, bo jednak nie jest to zbyt dobry nawyk, wręcz bym powiedziała, że jest to zły nawyk, a wiadomo, że z każdym złym nawykiem warto w jakiś sposób nawet małymi krokami walczyć. Trzecia propozycja to ograniczyć lub zrezygnować z oglądania telewizji. I myślę, że to jest taki nawyk, który dotyczy wielu osób i moim zdaniem zbyt wiele czasu ludzie poświęcają właśnie oglądając telewizję, ale jest to też coś, co naprawdę można zmienić, jeśli tylko się chce. Wystarczy po prostu zacząć właśnie małymi krokami, ograniczać ten czas, nie musicie od razu rezygnować całkowicie, odłączyć sobie kablówkę i po prostu zostawić sam telewizor. To nie musi być taka drastyczna zmiana. Wydaje mi się, że nawet lepiej zacząć powoli, małymi krokami, żeby właśnie przyzwyczaić się do tego, że oglądamy coraz mniej tej telewizji, niż właśnie robić to tak z dnia na dzień, po prostu odciąć się całkowicie. Więc jeżeli na przykład poświęcacie 2-3 godziny dziennie na oglądanie telewizji, po pracy powiedzmy, to zastanówcie się, czy nie moglibyście na przykład tego czasu uciąć na początek o połowę. Na przykład z 2 godzin zostawić tylko godzinę, wtedy ustawić sobie na przykład przypomnienie, jakiś budzik, żeby po tej godzinie on zadzwonił, przypomniał Wam, ok, koniec czasu, koniec oglądania telewizji. I właśnie w tym czasie, kiedy zwykle byście robili to dalej, znajdźcie sobie jakieś inne zajęcie, które właśnie zajmie Wasze myśli, na przykład czytanie książek, albo słuchanie audiobooków, albo słuchanie muzyki, albo znalezienie sobie właśnie jakiegoś innego hobby, zainteresowania, które będziecie mogli w tym czasie rozwijać, bo dzięki temu po prostu z czasem Wasz mózg się do tego przyzwyczai się, że coraz mniej czasu spędzacie przed telewizorem i zacznie powoli gdzieś tam zapominać o tym i jakby na miejsce właśnie tego czasu spędzonego oglądając coś w telewizji będzie powoli właśnie wprowadzał te nowe nawyki, jak na przykład czytanie książek albo nie wiem, ćwiczenia jakieś, yoga, bieganie i tak dalej. Czyli musicie sobie znaleźć coś, co pomoże Wam jakby zastąpić ten nawyk, który chcecie zlikwidować. Kolejna propozycja to słuchanie audiobooków. I tym nawykiem możecie na przykład zastąpić oglądanie telewizji. Jeżeli uważacie, że nie macie wystarczającej ilości czasu na czytanie takich zwykłych papierowych czy elektronicznych książek, to myślę, że właśnie audiobooki to jest dla Was idealne rozwiązanie, bo słuchać ich możemy tak naprawdę zawsze wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie czytać. Kiedy na przykład gdzieś idziemy, kiedy sprzątamy, kiedy gotujemy, kiedy jedziemy samochodem, czyli nie możemy tak wyciągnąć książki i po prostu jej czytać, bo jakby jesteśmy zajęci czymś innym, nasze ręce są zajęte i nie jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie skupić się na tym. Ja powiem Wam, że audiobooki na nowo, można powiedzieć, odkryłam właśnie w zeszłym roku. 2019 to był taki rok audiobooków, gdzie całkiem sporo ich przesłuchałam, bo po prostu wyszłam z założenia, że właśnie ten, można powiedzieć, że nieproduktywny czas mogę zamienić właśnie w coś produktywnego, czyli w momencie, kiedy jechałam sobie z pracy do domu, no to miałam około 15-20 minut czasu, żeby sobie słuchać właśnie audiobooka. Potem, kiedy przychodziłam i gotowałam, to dokładnie robiłam to samo i byłam w stanie przesłuchać naprawdę dużą ilość książek właśnie w ten sposób, podczas gdy
czytając nie miałabym takiej możliwości właśnie przeczytania tylu książek, ilu ich przesłuchałam. Więc naprawdę bardzo polecam Wam wypróbować, bo u mnie to się naprawdę świetnie sprawdziło i teraz tak naprawdę nie mam już wymówki do tego, że nie mogę czytać, bo tak naprawdę wtedy właśnie, kiedy nie mogę czytać, to mogę słuchać. Ja bardzo się cieszę z tego, że właśnie w zeszłym roku udało mi się zbudować taki nawyk słuchania książek, bo dzięki temu właśnie wykorzystuję przede wszystkim ten nieproduktywny czas i to mi daje naprawdę dużą satysfakcję. Piątej propozycji już dla Was nie mam, ale to jeszcze nie koniec, dlatego że tak na zakończenie, na podsumowanie tej serii, chciałabym podzielić się z Wami pewnym sposobem na to, jak wyrobić sobie regularność i konsekwencje w dążeniu do celów, w realizacji postanowień, czy też w budowaniu nowych nawyków. O tym sposobie dowiedziałam się z kanału Matta Dawelli. On zrobił właśnie taki dodatkowy film, w którym wyjaśnił, na czym polega ta zasada, także podlinkuję Wam ten film w opisie. I generalnie jego treści, jego filmy są naprawdę świetne, świetnej jakości i można się z nich naprawdę bardzo dużo dowiedzieć i są dla mnie przynajmniej bardzo, bardzo inspirujące. Także jeżeli nie znacie jego kanału, to naprawdę polecam Wam zajrzeć, bo dla mnie to jest jeden z najbardziej wartościowych kanałów, jakie kiedykolwiek udało mi się znaleźć. Ja sama wypróbowałam ten sposób i zasada jest naprawdę bardzo prosta, także już Wam mówię, o co chodzi. Więc generalnie będziemy potrzebowali kalendarz lub taką nawet, powiedziałabym, bardziej tabelę z dniami tygodnia, która wygląda mniej więcej tak. Ja sobie tą tabelę stworzyłam w Excelu, bo nie mogłam znaleźć w internecie żadnej takiej, która by mi odpowiadała, na podstawie właśnie tej tabelki, którą Matt pokazywał w swoim filmie. I zasada nazywa się Today's Rule i polega ona na tym, że jeżeli sobie na przykład wyznaczymy jakiś cel, chcemy zrealizować jakieś postanowienie, wyrobić sobie jakiś nowy nawyk, to w dążeniu do tego celu nie możemy zrobić więcej niż jednego dnia przerwy. Czyli jak widzicie, ja sobie tutaj zapisałam yoga. Chciałam wypróbować, właśnie sprawdzić jak często, bo generalnie nie monitoruję tego, ale staram się mniej więcej codziennie ćwiczyć jogę, chociażby nawet po trochę. I właśnie zrobiłam sobie taką tabelę i zapisywałam, kiedy jogę ćwiczyłam, a kiedy nie. Te puste pola to jest dzień, w którym sobie odpuściłam. Jak widzicie, tutaj mam dwa puste pola, czyli poniekąd złamałam tą zasadę, ale wtedy miałam, z tego co pamiętam, okres i po prostu nie ćwiczyłam. Więc myślę, że to też nie polega na tym, żeby wypróbować sobie żyły za wszelką cenę, ale mimo wszystko trzeba być właśnie w tym konsekwentnym i wytrwałym i na tym to polega i ta tabelka, ten kalendarz ma nas motywować, bo celem jest nie zrobienie więcej niż jednego dnia przerwy. Dzięki temu po jakimś czasie dana rzecz wejdzie nam w nawyk. Czyli jeżeli chcemy ćwiczyć, jeżeli chcemy uczyć się czegoś, na przykład nowego języka i nie będziemy robić więcej niż jednego dnia przerwy, taka jest po prostu, takie założenie tej zasady, to ma nam z czasem wejść w nawyk. I pewnie nie będziemy już potrzebowali tego kalendarza. I jak widzicie, można ćwiczyć na przykład 4 dni pod rząd. Tutaj miałam sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, gdzie ćwiczyłam, potem w środę miałam przerwę. Czyli ogólnie chodzi o to, że nawet jak nam się czasem nie chce, oczywiście pomijając jakieś takie sytuacje, gdzie na przykład nie możemy z jakiegoś powodu, bo się źle czujemy, to i tak, nawet jak nam się nie chce, to powinniśmy się zmusić. Bo jak wiecie, to, że osiągamy jakiś cel, głównie zależy od tego, jak bardzo jesteśmy w tym wytrwali i regularni. Bo dzięki temu jakby przyzwyczajamy właśnie nasz mózg do danej rzeczy, i potem nie musimy się już zmuszać, bo to przychodzi nam naturalnie. I tak naprawdę ten sposób to jest taki sposób na początek, dla początkujących, żeby właśnie wprowadzić coś, wprowadzić nowy cel, wprowadzić nowy nawyk. I z czasem po prostu już nie będziemy musieli tego zapisywać, bo będziemy coś robić niemalże codziennie, automatycznie. Myślę, że to jest taki sposób, zwłaszcza dla tych osób, które chcą dopiero zacząć jakby dążyć do czegoś, albo chcą coś kontynuować i chcą po prostu to sobie monitorować. Chcą mieć taki wgląd, ile, jak często to robią, żeby móc też potem wynieść wnioski i porównać sobie, jak było, kiedy tego nie zapisywałam, kiedy nie śledziłam, kiedy na przykład nie robiłam tego regularnie, a jak jest, kiedy robię to niemalże codziennie, z maksymalnie jednym dniem przerwy. I nawet Matta mówił w tym swoim filmie, że on,
jak chyba tą zasadę zastosował po raz pierwszy, kiedy chciał zacząć w końcu regularnie ćwiczyć, bo nigdy mu się to nie udawało, przez lata próbował bezskutecznie, aż w końcu właśnie założył sobie taki kalendarz i w tym kalendarzu kontrolował to, jak często ćwiczy i powiedział, że nawet, słuchajcie, jak nie miał siły, jak był zmęczony, nawet trochę chory, to i tak się zmuszał, żeby iść na siłownię i poćwiczyć chociaż 10 minut, pobiegać na przykład na bieżni, ale to zrobić, żeby kontynuować jakby powoli, powoli gdzieś tam ten nawyk w sobie wyrabiać. I to mu pomogło i myślę, że może pomóc większości ludzi. Oczywiście nie chcę, żeby tutaj ktoś mi potem zarzucał, że namawiam kogoś do tego, żeby na przykład ćwiczył nawet jak jest chory, bo oczywiście to nie o to chodzi. Ale prawda jest taka, słuchajcie, że ludzie szukają naprawdę najróżniejszych wymówek, żeby czegoś nie zrobić. Nawet mimo, że chcą poniekąd to robić, chcą osiągnąć pewien cel, to i tak nie chce im się dążyć w tym kierunku i szukają wymówek, bo to, bo tamto, bo nie wiem, dzisiaj mnie boli oko i nie mogę z tego powodu biegać albo coś takiego. Natomiast myślę, że cele osiągają te osoby, które właśnie mimo wszystko dążą do tego celu. Wiadomo, nie po trupach, również nie po swoim trupie, ale po prostu to robią. To robią, bo czegoś chcą, więc żeby coś osiągnąć, musimy na to pracować. I ten sposób myślę, że naprawdę bardzo, bardzo może Wam pomóc. Również właśnie w realizacji Waszych postanowień noworocznych. Jeżeli takowe macie, mam nadzieję, że te, które ja Wam tutaj podałam, też Wam się przydadzą. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym sposobie. Jak widzicie, on jest naprawdę bardzo prosty, ale jakoś tak ja na to nigdy nie wpadłam. I tak naprawdę dopóki nie zobaczyłam tego na filmie Matta Daveli, to nie pomyślałabym, że w ten sposób można sobie rozplanować te swoje, tą swoją realizację celów i właśnie w ten sposób też trochę się motywować, bo dla mnie to jest na przykład duża motywacja, że ja sobie tutaj, można powiedzieć, że trochę tak konkuruję z samą sobą, prawda? Próbuję być cały czas lepsza i na przykład ćwiczyć prawie codziennie. Miałam tak, że ćwiczyłam, nie wiem, 10 minut, bo byłam zmęczona i było już późno, ale postanowiłam sobie, że zrobię to mimo wszystko i nie żałowałam, słuchajcie. Nie byłam przez to słabsza, nie byłam bardziej zmęczona, wręcz przeciwnie. To mi dodało tylko więcej energii, więcej takiej motywacji i chęci do dalszego realizowania tego mojego planu. I to możecie sobie tak naprawdę zrobić do wszystkiego, do czegokolwiek. Do ćwiczeń, do nauki, do innych rzeczy. Teraz mi nie przychodzi do głowy nic, ale no każdy z nas jakieś tam ma swoje cele, postanowienia i myślę, że to mu naprawdę może pomóc. Także jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się na temat tej metody, to odsyłam Was do tego filmu Matta. Tymczasem to by było już na tyle. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.